Siema, narysowi maniacy, witam was w kolejnym teście modu. Tym razem jest to mod Chronebeak X630. Oczywiście link do modu znajdziecie w opisie pod filmem. Nie jest to mod zrobiony przez Giant Software, a przez ekipę, która robi ciekawe mody. Z linku w opisie możecie wejść na ModHuba i tam będziecie mieli wszystkie mody, które zostały wydane przez tą ekipę. Ja dzisiaj będę używał tej sieczkarni Krone plus już wam pokazuję Case Optum CVX, też zrobione przez tą ekipę. Serdecznie zapraszam i mam od razu do was pytanie, bo jeśli chcecie, mogę wydać wam czystą mapę z dodaną trzciną do waszych przeróbek. Na razie nie opracowałem, jak dodać oddzielnie samą trzcinę do mapy, która już istnieje, bo wyskakują mi błędy, ale mogę wyrzucić wam samą mapę z dodaną już trzciną, także jeśli macie ochotę, piszcie w komentarzach. No dobra, wsiadamy do naszej sieczkarni. Pod klawiszem R otwierają nam się drzwi. Wsiadamy do środka, odpalmy maszynę. I co my tutaj mamy? Mamy możliwość ruszania kierownicą, otwierane, zamykane drzwi, światełka, dodatkowe lusterka, wycieraczki z boku. Mamy możliwość regulacji lusterek na boki. I co ciekawe, jeszcze z tym się nie spotkałem, tutaj podnosi się nam w górę kabina. Całkiem ładnie to wygląda. Przy okazji może zobaczymy od razu światła. Światło chyba bardziej w wersji standardowej. Podnieśmy rurę. Dobra, światła zgasimy, wracamy do środka. Co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy możliwość otworzenia jednej z klap. Tak jakby klapa serwisowa. Książka z instrukcją obsługi, dodatkowe monitory, wszystko podświetlane. Tutaj możemy też te monitory przesuwać w dowolnym kierunku. Możemy usunąć sobie zagłówek, możemy dodać pasażera, możemy rozłożyć krzesło. Całkiem sporo dodatków. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądało to w praktyce. Oczywiście, jeśli chodzi o konfigurację, ich jest dosyć sporo, bo mamy 480, 530, 580, 630. Mamy ustawienia kół różne. Wszystkich jeszcze nie widziałem. Mamy wzór standardowy, Classic Krone Special Edition i to, którą ja dzisiaj gram, to jest specjalna edycja. I jeśli chodzi o przystawkę tnącą, też jest, znajduje się w tym dodatku i też jest ona w wersji Special Edition. Może rozłożymy już ją. Żeby uruchomić przystawkę, musimy podnieść rurę. Jak widać, wszystkie animacje zachowane. I jedziemy. Ciąć kukurydzę na sieczkę. A ja
jak to wygląda tutaj. Animacja wciągania też bardzo ładna. Ja się przesiądę na case'a i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w ten sposób. Śmiesznie wygląda taka podniesiona kabina. Nie spotkałem się wcześniej z czymś takim. Nie wiem, czy to w ogóle w praktyce jest stosowane. No ładnie wygląda. Naprawdę polecam modzik. Wprawdzie nie grałem nim za długo. W logu oczywiście czysto. Dźwięki fajne, dodatki, animacje, skrypty, naprawdę fajnie to wygląda. Już niedługo wrzucę kilka poradników, między innymi postaram się wrzucić poradnik z dodawaniem zwierząt i stworzeniem nowych navigation mesh do nich, czyli nowych siatek, tak jakby nawigacyjnych, po których mają się poruszać te zwierzaki. Postaram się wrzucić poradnik, jak dodać tą trzcinę, ile rozpracuję go do końca. Postaram się też wrzucić poradnik nowy, jak po aktualizacji zrobić sample mod map, czyli mapę czystą do edycji z oryginalnej mapy. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam do subskrypcji, komentarzy i do pobierania modu z oficjalnej strony. Link oczywiście w opisie, tak jak powiedziałem na początku. Trzymajcie się. Cześć, siema.